kochani moi, jako aparacie, jak już wiecie z moich relacji, albo kto nie śledzi Instagrama, ty niech to nadrabia. Dobra, ja już jestem tutaj na wiadukcie koło NFZ-u. Jadę na praktyki dzisiaj z technik BHP, bo okazało się, że jednak muszę mieć te praktyki, no i muszę je zrobić. Ponad 100 ileś godzin muszę przepracować. Także tak. Dobra, to ja jadę. Po praktykach tu się odezwę do was. No, ruch uliczny tak jak ma być w Opolu. Dobra, teraz jedziemy szybciutko koło Bodzio. A, jeszcze nie pochwaliłam się. Mam ortodonty. A jakie gumeczki mam? Do 4 sierpnia w niej będę chodzić. A wizytkę mam o 7.30, także nie bardzo jest, ale takie godziny były, no to lepsze taka niż wieczorem, nie? Dobrze. A jesteśmy sobie koło Bodzio. Także ja kończę, jadę na praktyki, bo mam na 9, do której nie mam pojęcia. Dobra, ja przechodzę przez pasy, życzę wam miłego tego, później się widzimy. Trochę ponagrywam jeszcze, jak jadę. Byście mieli film krótkometrażowy. Po praktykach opowiem, co tam się nauczyłam. Pogadamy tutaj do was. Ja pogadam. I co? I potem poopowiadam sobie różne ciekawe rzeczy. Także widzicie, dalej jadę tą samą drogą. O, jakiś samochód to piękne staje. Znaczy wszystkie są piękne, ale tamto Tesla, ukochana moja, stoi. Kiedyś ją kupię, ale kiedyś. Nie wiem, muszę najpierw zdać prawo jazdy, bo jeszcze nie zdałam. Także tak. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek wam się podobał. I co? Mam nadzieję, że mnie subskrybujecie, bo większość ludzi mnie nie subskrybuje. Z czego nic nie rozumiem. A Stoska przecież bawi, uczy i rozśmiesza. Chodźcie tutaj osiedla. Dzisiaj mam szajbę, bo jest taka ładna pogoda. Jedziemy sobie dalej. Miałam skończyć nagrywać, ale dobra. Dobra, ja jadę tam prosto na szpital, także po praktykach się odezwę, moi mili. Po praktykach było bardzo fajnie. I co? Teraz mi się przypomniało, że muszę do was pogadać. Było bardzo fajnie, pogadałam, dużo się dowiedziałam. Także bardzo fajnie. No. Dobra, to ja jadę w teren. Później wam pokażę. Także tak. Nie mogę się napatrzeć na te moje śliczne ząbki teraz. Także tak. A od stycznia noszę aparat. A teraz widzicie, jest czerwiec, 28. Godzina 15, coś chyba, czekajcie, godzina 15.46, no zarąbiście po prostu, także taka pogoda dziwna. Dobra, to ja wracam, kochani moi mili, będziesz jechać, to wam pokażę. Może tu będę chodzić na siłownię, a kto to wie? Haha, ja wiem. Tylko muszę się zapisać. Piękne osiedla. Muszę jeszcze na chwilę podjechać w pełne miejsce. Tu robiłam paznokcie. Nie zrobię mi już chyba. A to będę kiedy indziej to zrobię. Na cioci ślub sobie zrobię sama. Tylko te moje kciuki są takie już. Ale reszta jest. Chodźki, mam pieszczankę, tu skaka. To jedna kierunkowa. Pamiętajcie, stosujcie się do przepisów. Jeszcze 30, to jedziemy 30. W mieście, w terenie zabudowanym jedziemy 50. Tu moje osiedla. Tam jest super chiński. To jest żłobek, do którego się chciałam przyjąć, ale mnie nie przyjęli.
tutaj. No. Tu jest Sokrates. Z tej strony opada wam nie pokazywałam. Tu jest super pierożyk. Za 16 zł macie kozackie pierogi ruskie. To moja dawna szkoła podstawowa. Bardzo fajnie mi się tutaj chodziło do szkoły i uczyło. Bardzo mili nauczyciele, polecam. A tu mamy korty tenisowe. Można było sobie wykupić lekcje. Bo pan dyrektor stoi tą niebieską furą. Tutaj gdzie jest ten budynek, to jest magazyn. A tutaj gdzie się wchodzi, to jest pracownia fryzjerska. Mam taki parking stary. Mam dużo fabryk, mamy własną, tutaj w szkole miałam własną tą księgarnię, znaczy księgarnię, drukarnię. Tu budynek A widać. Także tak, dobra, jedziemy dalej. No wy w ogóle banery zrobili. Pojedziemy teraz inną drogą. Takie domki są, osiedle. Tak wiem, nie powinnam jechać i nagrywać, bo by mnie policja zauważyła. No ja przerobię. Ale jadę tak, żeby mnie nie złapali. Tu zawsze jeździłam na łuk koło szkoły. A tutaj dalej jest nas taki zakręt na lewo. To ten, to jest w lewo, potem trochę prosto, potem znowu w prawo. Tutaj gdzie jest Śląska, tu przez Śląska. I potem na prawo i jest z pieskami, z kotkami. Azyl Nadziei. Pan ma. No. Są domki fajne. Dolna Śląska. Dobra, to ja jadę, później się odezwę. Ale mówię, na praktyce było bardzo fajnie. Porozmawiałam, dowiedziałam się trochę więcej też. Także, dobra, ja jadę. Jadę mój bank. Ja Oskar, co Oskar? No to mój obiad. Dobra, ja jadę, bo ludzie... Nie, odebrałam te papiery z rzeka, tutaj jest za mną. No i jadę do domu. Jeszcze bardziej grzeje, wiedzie, no co tu chodzi. Jest po 16, także trzeba wracać na chatę. Zjem coś i spotkam się z Oskarem. No. Także, dobra, ja jadę, bo będę stwarzać znowu zagrożenie. Jestem koło starego Tesco. Dobra, starego Tesco, no bo to Tesco się już wynosi z Opola i tak dalej. No także wiecie, jak to jest. Dobra, czekajcie. Jechać, nie bardzo. Dobra, Aleksandra Kaskader. Dobra, nagrane co mapy. Dobra, ja jadę, to jest fajna szkoła. Dobra, no to do później. Mam Oskara, idę po niego. I potem będziemy iść się przejść. Także też się przebrałam. W tylu wodę mam. Także można ruszać. Dobra, to później się odezwę. Razem z nim będziemy dziś szli. Oso, popatrzcie. Księżniczka się zebrała. Aha. Tak cię ciągnie mnie za włosy. Ham jeden. Maseczkę masz w razie u? Dobra, my idziemy. To pokażę. Będzie coś fajnego, to tutaj pokażę. Nie, to nie ja śpiewam jakby co. Teraz buta, a nie rowerem. To był trochę głupi pomysł, żeby iść z buta. Ale czemu nie? Aleksandra dzisiaj się już najeździła przecież, prawda?
Oskar. Tak, prawda, prawda. Nie, to co ty. Wypominanie teraz rozpoczęte. Do czego by to ja się musiał przyczepić? Nie no. Potem nie, będzie, że się przyczepiam o byle głupotę. Dobra, samochody, patrzcie, jak to wszystko się rozwinęło. W ogóle to będę się coś budować. Pamiętacie, jak wtedy byłam na Carrefourze dzień temu? No to tu jeszcze też było, ale mniejsza dziura była tam niż teraz. Więc nie wiem, co oni tu mają w planach. Także tak. Także tak. Także ten. Także ten. Wszyscy teraz mówią także ten. Widzicie? Także ten. A i w ogóle miałam wam powiedzieć. Patrzcie sobie na patrzcie, jakim stanie są polskie drogi w ogóle. Skandal. Ale to nie o tym. I byłam sobie, tak jak wam mówiłam, że sama sobie niby zrobię paznokcie, ale jednak nie. Bo coś mnie tchnęło po tym, jak wracałam z tymi papierami ze szkoły na praktyki, nie? Że co? Że pojadę, zobaczcie, jakie mają wolne terminy, jak nie na ślub mi zrobią paznokcie, to na wakacje będę jechać z Oskarem. No i słuchajcie, będę miała w środę. Więc i będę miała paznokietki ładne na ślub. Zobaczcie, co oni tu zrobili. Ładne na ślub, ale i też na wakacje, więc wszystko super. No to było w ogóle mniejsze. Nie wiem, czy ktoś ogląda w ogóle moje wszystkie vlogi, odcinki i wszystkie inne rzeczy. Patrzcie, jaki super traktor. Takie to moje babci jeżdżą. Tak, i Oskar ma oryginalną czapkę, jakby kto pytał. Saszetka też ma oryginalną. No, także... Zaprezentuj ten flex. Po co? Nowy basen robią, zobacz. Tu jest flex. Basen? Tak, to jest chyba jakiś bajor. Basen. Tutaj jakby ktoś potrzebował, to macie rozmarynowa 3. No co, może ktoś ma taką babcię, która wiesz. Nie, bo zaraz będzie, że jestem nietolerancyjna. Albo coś. Urywam tą myśl na takim, nie wiem jak jest. Może mają nawet podpisz. A co ja pokazywałam? Niby. Barak pokazujesz. Kościoła jeszcze nie ma. Kościołu nie ma. Jak żyć? Halina, jak żyć? Polskie drogi płaczą normalnie. Jesteśmy w środku pola, no bo tu jest po lewej pole, prawej pole, dobra, Oskar też jest, nie? No ale ogólnie, że pole i pole, wszędzie pole. Pole, pole. I co mówię? O pole, haha, śmieszne. Beka. No i gołąbki. Oskar już nie ma siły. Mógł sobie wziąć sandały, tak jak ja, a wziął sobie co? No właśnie. A mówi na mnie, że ja nie umiem się dostosować do pogody. Sam nie lepszy. Tak? Powiedz to. No po co? No powiedz! Słyszeli. Nie wiem. Słyszeli co? Nikt nie się nie patrzy, wiecie? Potem będzie Oskar mrugnij dwa razy, ona cię wykorzystuje do nagrywania. Nie wykorzystuje. No coś ci... On po prostu jest na tych odcinkach. Ja mu nic nie mówię, co mam mówić. Jestem bieżącym obserwującym. No, tak samo ja aktywny. Na bieżąco nagrywam, co robię. Tak samo na bieżąco ja komentuję i on. Ja nikomu nic nie każę nic mówić. Bo to by nie wyszło naturalnie, tylko wyszłoby bardzo sztucznie. No by coś chciał kupić. Tak, ja mam same oferty. Ja to jestem wszechzdolnie uzdolniona. Wszechstronnie, tak? Tak. No. No i dalej zrzucił tą butelkę. Która, wiem, zrzucił, bo chodziliśmy, szukałam ze sukienki. Też. Ewentualnie jakiejś nowej. Bo. I nagle policja.
mandat. Tam jest mandaż, już kiedyś mówiłam. Na relacje, jak oglądacie relacje. O ile oglądacie. A ty musisz to powtarzać, że oglądają, że nie oglądają. Wiedzą tak. Więc panowie i panie tutaj z YouTube'a, proszę przechodzić też na Instagrama, TikToka i co jeszcze ja mam? Spotify'a. No dobra, no ale to już mniej. A i na SoundCloud'a proszę mnie znaleźć. Też muszę to tam podlinkować. Tutaj gdzieś tu wszędzie to jest napisane. Jak to się nazywa w tym? Informacjach o mnie. O, tam dzisiaj dołączyłam właśnie wszystkie rzeczy, żebyście mogli mnie normalnie znaleźć. Naciśniecie sobie hop i wam się wyświetli. No, także tak. A jeszcze możecie do niego wchodzić. Tylko ja go już linków nie daję. A, ja muszę sam zapromować. Zrobić ci zdjęcie w tym polu. Zdjęcie? Czy ci nagranie wystarczy? Zdjęcie, nagranie. To mam pomysł. Będziesz na miniaturce od filmu. Właśnie. Napiszę buszujący w zbożu. No, jakbym miał dłuższe spojrzenie, to bym tam wszedł. Ja bym tam nie wlazła, bo tam wiesz. Były dzieci, kukur, coś takiego z polem było, no właśnie. I oglądam ten film, czytam taką książkę. Niefajne to było. Zaprezentuj. Reklama wody z Biedronki. Dobra, niech się chłopak napije. Kurna. Trzeba się przejść za samochód. No pewnie wcześniej będzie nie nagrane i nie zmontowane i nie opublikowane. Będzie tutaj, przejechany samochód. No to nie będzie wtedy, bo nikt do mnie na telefon się nie dobierze i mi na YouTube'a tego nie wrzuci. Gdzie nawadnia się. No. Idzie, słucha się chociaż. Pod tym względem się słucha. Na gorąco już nad choinką, choinki padają. Dobra, to my idziemy dalej tą super drogą. Tam akurat jest wyremontowana. Jesteśmy jak te kretyny, z buta idziemy. Ludzie sobie jadą. Co to kurde. Oho. Jod. Nie wiem. Kto to namalował, ten wie. Co to było? Popularne polskie słowo to było. JD. Dalej nie czuję. No ty nie siedzisz tak w internetach. Nie jestem kibolem, jeżeli chyba o to chodzi. Jest. Czy co? Padaka. Oskar, rozwiń skrót. Nie mogę zwinąć, bo ci wiesz, ci zablokują odcinek, bo będzie przekleństwo. A tam raz powiedziałam zajebiście, tu ale było. Ale to nie jest przekleństwo. To co, bardzo przepraszam w tym momencie, bo już żadne słowa. No to o to chodziło? No, musisz sobie wygooglować. Bo zaraz ja ci tyle określę, na wymyślam wszystkim, że ludzie nie na wielkie z cenzurą pośmiewisko. Disa. Dis to taki youtuber, streamer. Jest jeszcze Disowski, jakby ktoś nie wiedział. No. Ale to chyba nie o tym chodzi. Castorama. Nie chce mi się przybliżyć. Cholera jasna. Czemu się cholera jasna na przykład? Gotowa cię ładna w tym słońcu. Macerdyjo. Jedzie auto? No nie, mieszurnie no. Chodź, jakie ładne maki. Muchawce. Tak, potem będzie, po co ty pokazujesz jakieś krzaki, gadasz jakieś dyrdy szaczory, mały. Szaczory. No.
pokazuję, bo lubię. No to co chciałem powiedzieć. Pokazuję, że żyję. Pamiętajcie, jak nie będzie odcinka tak przez dłużej niż tydzień, to i nie będzie na przykład zaplanowane albo coś. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie, bo dalej tego jeszcze nie rozgryzłam. No to znaczy, że coś się u mnie dzieje, albo po prostu nie ma czasu. A jak przez dłuższy czas nie będzie, czyli na przykład tak jak miesiąc, to będzie coś źle. Wtedy może faktycznie stosuję coś czasu. Właśnie. Odpukać nie chcę mieć następnego wypadku, a nic. Patrzcie, wszystko brakuje mu wody. Chociaż to jest rów, to więc widzicie, jak pokrzywa zarąbiście rośnie, a maki nie rosną za bardzo, bo nie mają koloru. Dobra, to mi dalej idziemy, już nie będę tutaj smutów gadać, ani zarzucać dziwnej gadki. Do później. Myśmy tutaj się przejść, wszędzie wokół Carrefoura. Prawda? Tak. Prawda? Jesteśmy tutaj. Bardzo fajna magnolia tu jest. Tu jest apteka, jakby ktoś potrzebował. Sopelek, to Oskar kiedyś gdzieś mieszkał w tym bloku, tylko że po drugiej stronie. Nie pokazuję, bo tam jest dużo ludzi. Tam jest McDonald's. Tu jest o taki pseudo Orlik, ale dzieci tam biegają. No i tak to wygląda. Portugalia, Belgia. To co było? Agresywne spotkanie było. Ja też to oglądałem wczoraj mecz. No widziałeś, jak się kosili. No, jeszcze Czesi grali z kimś. No to nie wiem. Teraz poglądamy sobie, jak Oskarek łupie słonecznik. Ola bardzo lubi piłkę nożną. No, tak obstawiałam ostatnio dychę na każdy mecz, że wygrałam ponad 100 zł. Trochę mi się zwróciło, ale to co zwróciło, to zainwestowałam i no. I skończyło się tak, że zarobiłam tylko 90 zł. Prawie z 300 wpłaconych. Na Betkliku, to gdzie reklamuje Kubańczyk z Filipkiem. Filipkiem coś śpiewają. Olmo. Dobra. Za oglądanie dzisiejszego vloga, odcinka, cokolwiek to jest, nie wiem. Także tak. Także by było to tyle. Łapki dawajcie, subskrypcje. Zadaneczków mi nie dawajcie, bo ponąć się nie da. Oskar mi to powiedział. Ciekawe reakcja mojego faceta na mecz. Jest spalony. Hiszpania nie strzeliła. Spalony mówisz? A co, przypalił coś? Przejany. Za dużo na słońcu siedzi. Jak w czasie. Takim akcentem kończymy ten. Kończymy, no. Ten dziwny... O, patrz, znowu się kopią. Zobacz. O. Mówiłem. Widzieliście chyba. Dobra, nie wiem. Tak, daj głośniej na tej pilocie, tak. Dzisiaj nie da, no patrzcie, no zrób jeszcze raz. Nie, bo to... ...kubeczków na murawę, zresztą sprząta teraz. To będzie przeszkadzało... Patrz, jak go kopią. Chciałem patrzeć, jak ty się debile się kopią za war... Oni są... Kubeczkami rzucają. ...tyle warci milionów, oni mają tyle hajsu, a nie umieją zachowywać się. Handel ludźmi, prawda? Patrz, on ma bombę wytatuowaną. To już ty dopowiedziałeś, że to jest handel ludźmi. Nie, to ty. Wytłumacz się teraz, proszę.
Z czego? Z tego co powiedziałeś, nie? Ludzie to słyszeli. Prawda. I znowu przeciąga się odcinek, ale widzę. Ze mną nie można krótko. Ale scenariusz pisze się sam. Złota myśl. Kolejna rzecz, ale to tak samo bym się właśnie czekał do sytuacji z pierwszej połowy. To było takie z serii. Ja mówię do niego, łącz Netflixa. Nie, nie będziemy siedzieć na górze, będziemy siedzieć na dole. A dlaczego? Bo myśleć. No. Nie, bo mnie był taki zamysł, żeby podsurfować po kanała. A skończył się na meczu. No, ale zaraz przełącz, powiedziałem. Ciekawe. Może zaraz będzie koniec meczu. Telewizor będzie skakany. Życzę mi powodzenia. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, jak nie będzie dłużej odcinków, to albo coś się ze mną stało, albo po prostu nie wiem. Losowe rzeczy. Ja bym sobie połupała, ale już dzisiaj 5 tych zjadłam i mi wystarczy w tym aparacie. Bo mi dzisiaj tu dorobiła jeszcze jedną drutę mi dodała. Mam dwa druty na jednym łuku, a tu normalnie. W sierpniu będę miała gorzej, bo mi wszystko wymieni. Wszystkie druty mi wciągnie. Co się tam dzieje? Druty mi ściągnie. I będzie mnie to bardzo, bardzo bolało jak na początku. Patrz, na brzuszkach jeżdżą. Dają. Dają. Jak to zwierzę się nazywa? Pingwina. Dobra. Buziaczki, kładźcie na siebie. Pijcie dużo wody, zdrowo się odżywiajcie. Prowadźcie zdrowy tryb życia, a nie kanapowy. No to dziękuję za uwagę. Nie możesz.